Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie uczcili 90. rocznicę urodzin swojej absolwentki. Chodzi oczywiście o Kalinę Jędrusik, która liceum słowackiego ukończyła w 1949 roku. Kalina Jędrusik, znakomita polska aktorka. To chyba najbardziej znana absolwentka tego liceum, która ma swoją tarczę na budynku szkoły. Mówiono o niej dziewczyna z Gnaszyna. Zamiast czytać dosie aktorki, oddajmy głos uczniom pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego. Wiem, co się pan marzy. Proszę mi wierzyć. Z tym rumieńcem bardzo panu do twarzy. Mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal. Kalina Jędrusik ukończyła Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Karierę zaczęła w Teatrze Wybrzeże, a potem kolejne teatry narodowe, współczesny, komedia, rozmaitości i Polski. Występowała w rolach dramatycznych i charakterystycznych. Zagrała w ponad 40 filmach. Jako mała dziewczynka uczyłam się gry na fortepianie, a potem, jak już byłam bardziej dorosła, śpiewu, bo okazało się, że mam głos i jestem muzykalna. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, któż zaśnie ze mną. W latach 60. XX wieku i 70. XX wieku uchodziła za symbol seksu. Pana ode mnie dzieli krok. Odległość bardzo mała. Zdradziły pana drżeniem warg i blaskiem oczu płonących. Uczniowie lubią tą postać? Myślę, że tak. Jest w tej chwili postacią bardzo fascynującą z uwagi na swój taki kontrowersyjny nieco styl bycia, sposób funkcjonowania. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za ślisko. Piosenka na stopę za nisko. Mamy taką tradycję w naszej szkole, że wszystkich wybitnych absolwentów upamiętniamy, przybliżamy ich sylwetki naszym uczniom. No i z całą pewnością Kalina Jędrusik czy Halina Poświatowska to są takie absolwentki Słowackiego, o których tutaj się pamięta na co dzień, nie tylko od święta takiego jak to dzisiejsze. Straszni panowie, straszni panowie, straszni panowie.